Dobry wieczór, chciałbym wszystkich powitać. Dziękujemy również Centrum Historii Miejskiej, które zorganizowało to spotkanie. I chciałbym powitać również historyków z Centrum Historia Zawiedni. Chciałbym powitać tutaj panią konsul Wiktorię Malicką i wszystkich gości, historyków, osób, które się interesują tym. Delegacja jest z Obertyna, a także jeszcze mniejszą grupkę diaspory obertyńską we Lwowie. Dzisiaj prezentujemy książkę pod tytułem Obertyn. Opowieści o życiu miasteczka. Jest to takie wydanie polsko-ukraińskie. Napisany tekst jest przedstawiony w języku polskim i ukraińskim. I na czym polega fenomen tej książki? Jest to narracja historii Obertyna XX wieku, ale faktycznie jest ta książka napisana ze słów mieszkańców, którzy tam mieszkali, którzy wyjechali i mieszkają teraz w Polsce czy w Izraelu. To znaczy takie ukraińsko-polsko-żydowski wspólny projekt. Jest to wydanie unikatowe, gdzie przedstawiona została historia nie tylko ukraińska, czy polska, czy żydowska, a właśnie taka wspólna. Niestety bardzo mało jest takich publikacji na dzień dzisiejszy i w tym również polega pewna taka osobliwość, szczególność tej książki i właśnie te opowieści na temat różnych tematów, są przeplątane, czasem są kontrowersyjne, ale bardzo zachwycające i naprawdę zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą książką. A co w ogóle wiemy o tym Obertynie? Myślę, że mogę stwierdzać, że nic. Nawet historycy powiedzą, że prawie nic. Jakieś tam miasteczko, wioska, taka mała kiedyś należała do powiatu gorodenckiego. Bardziej znane to miasteczko jest w historii polskiej. Jest znana bitwa pod Obertynem 1531 roku. Jest bardzo dużo prac na temat tej bitwy w historiografii polskiej. Jest dużo książek wydano, publikacji. Polscy historycy porównują tę bitwę ze swoją dynamiką, z podobne coś do bitwy starożytnej. W historii ukraińskiej ta bitwa wcale nie jest znana. W Obertyni urodził się graf hrabia Skarbek, który wybudował później teatr we Lwowie, teatr Skarbka, teraz teatr Marii Zańkowieckiej. Urodził się pierwszy Ormianin, który pierwszy przetłumaczył Szewczenkę na język polski. Michał Kuźmiak, arcybiskup grekokatolicki, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. O tym później wspomniemy, ale co jest ważne, że Obertyn jest fenomenalny w tym stanie, że Obertynem zajmował się specjalnie, bada to historyk polski Slusarek, który badał drobną szlachtę w Galicji. Tak się nazywa też badanie, studium małej szlachty obertyńskiej na przełomie XVIII-XIX wieku. Jeszcze Obertyn jest znany w badaniach Oskara Kolberga i dotyczących jego książki o pokuciu. Obertyn i inne wioski okoliczne też były tam opisane. I Strusarek napisał o następującym. On badał ten listy szlachty i przedstawił to, że Obertyn na początku wieku XX był drugim po Lwowie co do ilości szlachty. W Lwowie 742 szlachciców, a w Obertynie 335, w Stanisławowie jeszcze było dwa razy mniej. Otóż ta szlachta, według wersji Slesaryka, skąd się wzięło tak dużo szlachty? Bo po bitwie pod Obertynem król rozdał uczestnikom tej bitwy szlachcicom, rozdał ziemię, posiadłości i od tego czasu bardzo dużo tam było szlachciców. I miasteczko nie jest duże i ono nie leży również na takim na szlakach jakichś takich ważnym. Jest to między Tłumaczem, miasto Kołomyją i Horodenką. A co jest interesujące, a właśnie to, że w Obertynie był zamek
I zamek odegrał pełną, ważną rolę w bitwie pod Obertynem. I polski słownik geograficzny końca XVIII wieku mówi o tym, że były tam ruiny zamku. A już później w ogóle o tym zamku nie ma żadnej wzmianki. Zazwyczaj zamek jest takim na podwyższeniu budowany, a właśnie ten był takim kanale rzeki Czerniawa. Była to taka pewna przegroda wodna, która była swoistą taką przegrodą czy ochroną dla zamku. Kiedy zamek już przestał istnieć, ale wydaje mi się, że gazeta Dilo w 1880 roku ktoś, jest taka wzmianka o tym, że ktoś odnalazł pozostałości tego zamku, jakieś piwnice. I zostało to zawiadomione, przekazane dalej i również z grafem Dzieduszyckim powinny były się jakieś tam wykowaliska być, ale jednak do tego nie doszło i dalej taka pustka, nic nie wiadomo co tam było już dalej. Również mamy kilka takich fotografii już później Obertyna i to chyba wszystko, a jednak książka mówi nie o dawnym Obertynie, a głównymi bohaterami tej książki są mieszkańcy, Polacy, Żydzi, Ukraińcy, opisuje się tam ich życie, było bardzo dużo takich rodzin mieszanych, trudne losy były w trudnym, skomplikowanym wieku XX. Ja zapraszam do słowa Piotra Zubowskiego, który jest inicjatorem, pomysłodawcą tego projektu. I on miał własną, osobistą motywację, ale właśnie on powie bardziej szczegółowo na temat, dlaczego właśnie Obertyn. Chciałbym wytłumaczyć, dlaczego Obertyn jest dosyć trudno. Na pewno były tutaj pewne powody osobiste, o których zaraz powiem, bo Obertyn jest także mi osobiście bliski, ale zależało nam w pierwszej kolejności, żeby wybrać jedno z miasteczek Galicji Wschodniej, małe prowincjonalne miasteczko, które tak jak powiedział dr Pawlyszyn, znalazło swoje miejsce na kartach historii, bo oczywiście bitwa z 1531 roku na kursach akademickich na uczelniach wyższych w Polsce jest omawiana i też w kontekście XIX wieku czy początków XX wieku Obertyn jest znany w Polsce, ale wydaje, w Polsce ze względu na szlachtę, która w nim mieszkała, ale właśnie w kontekście tych późniejszych czasów jest to małe prowincjonalne miasteczko, ono w latach 30. traci prawa miejskie i potem jest taki krótki czas od roku 44 do roku 62, kiedy jest miejscowością, w której mają swoją siedzibę władze rejonowe, ale jest to miasto, jest to miejscowość dość prowincjonalna. Zależało nam na tym, żeby wybrać małą miejscowość, z tego względu, że łatwiej jest uchwycić w niej relacje pomiędzy mieszkańcami. Za chwilę pokażemy prezentację multimedialną, pokażemy jak statystyki ludności pokazują, ile mieszkańców było w Obertynie. W roku 1939 to jest mniej więcej 5 tysięcy mieszkańców. My w ramach projektu dotarliśmy do 53 relacji historii mówionej i do wspomnień spisanych. Wydawało nam się, że przez pryzmat takiej ilości relacji możemy coś powiedzieć o takiej społeczności, jaką było to miasteczko. Mi Obertyn jest osobiście bliski z tego względu, że pochodzą z niego moi dziadkowie od strony mojego ojca, chociaż była to pewna motywacja osobista, ale w ramach całego projektu bardzo starałem się, żeby na tę motywację osobistą nie zwracać uwagi i znajdziecie Państwo również w moich przodków na kartach tej książki. Jednak zależało mi w pierwszej kolejności i zależało naszemu zespołowi badawczemu, o czym za chwilę więcej powiemy, żeby uchwycić
miasto i jego mieszkańców. Pokazać pewną uniwersalną historię, która może być uniwersalna nie tylko dla tej miejscowości, ale również dla podobnych miejscowości w całej Galicji Wschodniej, ale też dla całej Galicji Wschodniej, bo mamy tutaj trzy główne grupy mieszkańców. Są też inne, ale mamy przede wszystkim tutaj w zależności od tego, czy będziemy brać pod uwagę wsie czy miasta, mamy Polaków, mamy Ukraińców i mamy Żydów. I jest to o tyle specyficzny region na mapie przedwojennej Polski, że żyje tutaj bardzo dużo małżeństw mieszanych, polsko-ukraińskich, w których dzieci przyjmują albo obrządek grecko, albo rzymskokatolicki, a stąd dalej też identyfikują się w pewien sposób narodowo. Więc tak może krótko o motywacjach, dlaczego Obertyn. Do tej książki dołączyły się wiele osób i pan Serhii Hodyszuk z Łódzka, z Uniwersytetu Lesji Ukrainki. Jeszcze będzie dzisiaj spotkanie z panem recenzentem, ale chciałbym jeszcze poprosić pana Sergiusza o tym, w jaki sposób te relacje z mieszkańcami. Z jednej strony była to pewna taka ekspedycja, szukaliście osób starszych, rozmawialiście z nimi, ale także szukaliście osób, które wyszły z tego miasta, wyjechały i mieszkały w różnych miastach i w różnych krajach. Myślę, że może zaczniemy od prezentacji, którą przygotowaliśmy, tak żeby mogli Państwo nie tylko posłuchać o Bertynie, ale też na kilku slajdach go zobaczyć. Książka nosi tytuł Obertyn, właśnie tak zapisana nazwa miejscowości w języku polskim, ukraińskim i w języku jidysz. I podtytuł to opowieści o życiu miasteczka, opowiedzi prożycia miasteczka. Książka ukazała się w 2018 roku i wydawcą jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Książka jest w całości w języku polskim i w języku ukraińskim i znajdują się w niej również relacje i wspomnienia, które poza tymi językami tłumaczyliśmy z hebrajskiego, z niemieckiego i z rosyjskiego. I dalej chciałbym powiedzieć o pomyśle projektu. Pomysł projektu pokazać na podstawie świadczeń mówionych i zanotowanych wspomnień trzech wspólnot, które mieszkały w Galicji Wschodniej przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Chcieliśmy przedstawić właśnie życie tej wspólnoty jako całość. Właśnie wybraliśmy to miasteczko nie duże miasto, nie wioskę, ale po prostu takie małą miejscowość prowincjonalną na terenach przedwojennej Polski ówczesnej. Mieliśmy wywiady z osobami, które mieszkały w tej miejscowości i właśnie w taki sposób przedstawiliśmy taki wspólny obraz trzech wspólnot. Również chcieliśmy popatrzeć poprzez pryzmat tej jednej miejscowości, jej mieszkańców, na historię całej Galicji Wschodniej. Do tego, co Sergiej powiedział, dodam, że taka idea projektu wiązała się jakby z pewną świadomością, że aby spojrzeć na różne perspektywy historii, zarówno na perspektywę polską, jak i żydowską i ukraińską, historii Galicji Wschodniej, a docelowo w ramach samego projektu właśnie Obertyna, pracowaliśmy w międzynarodowym zespole badawczym, bo znaleźli się w niej jakby badacze, historycy z Polski, ale tutaj Serhii z Uniwersytetu w Łódzku i jakby w ramach projektu badawczego pracowali nie tylko historycy, ale też socjolodzy, historyk sztuki i w ramach różnych narzędzi badawczych staraliśmy się patrzeć na tą społeczność i pracować w ramach projektu. Też może odpowiadając, dlaczego taki projekt, pokazuję Państwu Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. To jest
tutaj w lewym górnym rogu obiekt dawnej zajezdni autobusowej, w której w roku 80 wybuchł strajk Solidarności. Ale sama zajezdnia jest miejscem nie tylko opowieści o czasach współczesnych, latach 80. XX wieku, ale o całej powojennej historii zarówno Wrocławia, jak i ziem zachodnich i północnych, ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. I ważnym, w samej zajezdni znajduje się wystawa Wrocław 1945-2016. Jakby badamy historię miasta, podobnie jak Centrum Miejskiej Historii we Lwowie, ale tutaj znajduje się wystawa, w której są dość interesujące eksponaty, między innymi wagon towarowy z końca II wojny światowej, który ma przypominać o tym, jak mieszkańcy między innymi Galicji Wschodniej, Kresów Wschodnich, II Rzeczpospolitej po II wojnie światowej ze względu na decyzje polityczne, o jakich wiemy, zostali przymusowo przesiedleni na tereny obecnej, tereny ówczesnych Niemiec. A sama podróż po wystawie, czy prolog do wystawy, to nie przedwojenny Wrocław, tylko przedwojenne miasteczko gdzieś na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej, obecnej Ukrainy, bo chcemy pokazać historię Wrocławia nie z perspektywy tego, co działo się w nim przed wojną, ale z perspektywy mieszkańców, którzy jakby stali się wrocławianami po II wojnie światowej, więc chodzi o ludzi, tutaj myślę, że państwa tutaj starszych sąsiadów, z którymi kiedyś mieszkaliście, Polaków właśnie, którzy, Polaków, Żydów, którzy mieszkali wcześniej w Galicji Wschodniej, a po II wojnie światowej zamieszkali między innymi we Wrocławiu, między innymi na Dolnym Śląsku, ale właśnie na tym całym terytorium, które zostało przyłączone do Polski po II wojnie światowej. W Ośrodku Pamięć i Przyszłość, przy którym funkcjonuje Centrum Historii Zajezdnia, znajduje się centrum dokumentacyjne, w którym zbieramy relacje historii mówionej najstarszych mieszkańców Wrocławia i tam możemy poznać polską perspektywę, polską pamięć na to, co działo się zarówno przed wojną, bo nagrywamy w ramach naszej działalności ludzi, którzy urodzili się w latach 20., w latach 30., więc pamiętają to, co się działo przed II wojną światową, ale są to z reguły tylko polskie relacje. Jest to polska relacja, polska narracja o tym, co kiedyś było. I między innymi od tego, jakby w tym też zasadza się idea projektu obertyńskiego, że chcieliśmy spojrzeć na historię tego regionu, nie tylko z perspektywy polskiej, ale z perspektywy sąsiadów Polaków właśnie w Galicji Wschodniej, sąsiadów Ukraińców i sąsiadów Żydów. I właśnie w ramach projektu zbieraliśmy ich relacje i one w tej chwili dostępne są właśnie w naszym centrum dokumentacyjnym w Ośrodku Pamięci i Przyszłość we Wrocławiu. Obertyn сьогодні знаходиться в Хломовському районі Івано-Франківської. Обертин зараз ще знайдує в w obwodzie Iwano-Frankowskim, w rejonie Tłumackim i my chcieliśmy też przeprowadzić tutaj statystyki od 20 do 30 lat. Rozumieliśmy, że nie są one doskonałe, ale jednak z całą powagą podeszliśmy do niej. Możecie Państwo zobaczyć, że mieszkali tutaj i grekokatolicy, katolicy tutaj te wspomnienia, o których rozmawialiśmy z nimi, to dotyczy oczywiście ich dzieciństwa, młodości, też opowiadają o historii Obertyna. I to, co się dzieje ze społecznością obertyńską już w latach II wojny światowej, ale też z końcem II wojny światowej w latach 44-46, ta zwarta społeczność, znająca się, połączona nie tylko więzami sąsiedzkimi, ale rodzinnymi również, bo wspomniałem tutaj o rodzinach polsko-ukraińskich, rozpada się już w trakcie II wojny światowej, bo żydowskich mieszkańców Obertyna dotyka Holokaust. W kwietniu 1942 roku cała ta społeczność
przymusowo zostaje wypędzona do getta w Kołomyi, potem część z nich wraca, ale w konsekwencji zdecydowana większość ginie albo w getcie w Kołomyi, w samym getcie lub po jego likwidacji, albo docelowo giną oni w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. Z tej ponad tysiącosobowej społeczności II wojnę światową przeżyło 81 osób. Część z nich w roku 1941 w czerwcu ewakuowała się z Armią Czerwoną do Związku Radzieckiego i potem wróciła. Dzięki temu, że się ewakuowała, przeżyła. To, co dotyka tę społeczność, to przesiedlenia ludności. I ci ludzie zarówno są wysiedlani z Obertyna, mówimy tutaj o Polakach i Żydach, którzy, tak jak tutaj widać po tych niebieskich strzałkach, zamieszkali na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. Chodzi tutaj m.in. o okolice Drawska Pomorskiego, okolice Wrocławia, również okolice Gorzowa Wielkopolskiego, ale też jeżeli chodzi o Żydów, to wybierają oni na miejsce swojego zamieszkania nie tylko Polskę. Tutaj takim ważnym miejscem, w którym Obertyniacy zamieszkali, jest Łódź, ale też Czechosłowację, ale też Austrię i duża część z nich Izrael. Nawet jeżeli początkowo mieszkają w Polsce, to potem docelowo pod koniec lat 50. lub w latach 60. trafiają do Izraela. W ramach książki też chcieliśmy pokazać, co się stało z miejscami, które do tej pory zamieszkiwali Polacy. Co się stało z tą społecznością? No bo jakby nie pozostała po nich pusta przestrzeń, tylko na ich miejsce z terenów współczesnej Polski, z okolic m.in. Krosna, Jasła, Rzeszowa, przymusowo przesiedla się Bojków i Łemków i oni mieszkają dzisiaj w Obertynie, bardzo często w polskich, niegdyś polskich gospodarstwach. I do Obertyna przyjeżdża też spora część ludności ze wschodniej Ukrainy, którzy mają na celu budowanie systemu komunistycznego w tym miasteczku. I na kilku slajdach chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda przestrzeń Obertyna w XX stuleciu, jak ona się zmieniała. To jest rynek obertyński. Rynek obertyński, który przede wszystkim zajmowały sklepy, gospody żydowskie. Znajdował się w nim też budynek sądu, budynek gminy, a na środku duży plac targowy, w którym dwa razy w tygodniu odbywały się jarmarki. To, co wyróżnia Obertyn też właśnie w kontekście okresu międzywojennego, okresu przed II wojną światową, to to właśnie, że te jarmarki były znane w całej okolicy, zjeżdżała się okoliczna ludność i tam handlowano. To, co jest istotne dla Obertyna, tak jak powiedziałem, to bitwa pod Obertynem, bitwa Jana Amora Tarnowskiego, hetmana koronnego, z gospodarem mołdawskim. Ona miała miejsce w 1531 roku, ale aby podkreślić rocznicę 400 lat od tego wydarzenia, w roku 1931 na tak zwanych kurhanach, na mogiłach, ustawiono krzyż i ten krzyż zrekonstruowany znajduje się na tym miejscu do dzisiaj. Jest to ważne miejsce pamięci zarówno dla ukraińskiej, jak i dla polskiej społeczności, która zarówno w Obertynie żyje do dzisiaj, jak i Polacy również, którzy przyjeżdżają, odwiedzają to miejsce, składają kwiaty. Takim ważnym miejscem oczywiście dla takiej miejscowości jest kościół rzymskokatolicki świętych apostołów Piotra i Pawła, który znajdował się w centrum miasteczka, i oczywiście cerkiew grecko-katolicka świętych Cyryla i Metodego. Tutaj widzimy widok jej przed 1918 rokiem. Jak zaraz zobaczymy, ona wygląda w tej chwili całkowicie inaczej. No i to, co zachowało się z kilku synagog obertyńskich, to w zasadzie płytka z posadzki w jednej z synagog, która jest do dzisiaj przechowywana w rodzinie Grylickich w Obertynie. Nagrywaliśmy pana Iwana Grylickiego w ramach projektu, opowiadał nam również o żydowskiej społeczności i
z boku pewne wyobrażenie tego, jak ta największa z obertyńskich synagog mogła wyglądać. To jest wyobrażenie krajoznawcy Romana Jacyka, który mieszka w Obertynie, który stworzył ten rysunek na podstawie opowieści mieszkańców, opowieści tych, którzy gdzieś tę synagogę jeszcze pamiętają. Poza tym w ramach projektu nie udało nam się dotrzeć do żadnego przekazu ikonograficznego, jak te synagogi mogło wyglądać, a było ich cztery w Obertynie. To, co świadczy o polskiej społeczności w Obertynie, to cmentarz chrześcijański, w którym służył zarówno Polakom, jak i Ukraińcom w Obertynie. Tutaj charakterystyczny nagrobek, gdzie kobieta zapisana jest czcionką łacińską, po prawej jej mąż, imię i nazwisko zapisane cyrylicą. Mamy przykład mieszanego małżeństwa, w którym dzieci są wychowywane w dwóch różnych obrządkach. No i to, co się stało z przestrzenią centrum w ramach II wojny światowej i po II wojnie światowej, to marzec 1944 roku i duże zniszczenia centrum Obertyna. On został zbombardowany w okolicach Żukowa, to jest wieś pod Obertynem. Na jakiś czas ustabilizował się front, doszło do walk niemiecko-radzieckich, miasteczko zostało zbombardowane, a mieszkańcy ewakuowani. Po drugiej wojnie jakby cały ten kwartał żydowski uległ w związku z tym zniszczeniu, a po II wojnie światowej to, co widać po prawej, to jest pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i naprzeciwko pomnik Lenina, w którego miejscu stoi teraz pomnik Tarasa Szewczenki. A tutaj możecie zobaczyć Państwo, jak to niegdyś centrum miasta wygląda współcześnie. Mamy park mocno zadrzewiony i w zasadzie po centrum dawnego Obertyna nie ma śladu. Jakby my, próbując zrobić inwentaryzację miasta, próbując odszukać, które z budynków, które znajdują się w tym centrum, mają metrykę przedwojenną, no bardzo trudno nam było do tego dojść. Nawet trudno nam było się zorientować, jak to centrum wyglądało wcześniej na mapach, jak wygląda teraz. Gdzieś to po jakimś czasie udało się zrobić. No w tej chwili jest to mocno zadrzewione miejsce, przez które przebiega główna ulica. To jest to, co stało się z kościołem na początku lat 60. Ten obiekt został zburzony, a na jego miejscu wybudowano dwa budynki mieszkalne, które istnieją do dzisiaj. Cmentarz żydowski, który tutaj widzą Państwo zdjęcia po lewej stronie i los macew z tego cmentarza. W pewien sposób można porównać to do losu cmentarzy niemieckich na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, ale jakby to miejsce przestało całkowicie istnieć. Macewy wykorzystano do różnych innych celów niecmentarnych, jakby straciły one swoją funkcję, a jeśli się nie mylę, teren cmentarza zajął kołchoz. Dzięki panu Bogdanowi Stanisławskiemu, który jest dzisiaj na sali, jakby to miejsce udało się na nowo przywrócić do pamięci mieszkańców. Teren cmentarza został częściowo wydzielony, a wszystkie ten obiekt, który tu Państwo widzą, został rozebrany, a te macewy, które udało się znaleźć w mieście, jakby trafiły tutaj i w takim lapidarium znajdują się na terenie cmentarza. No i to, co wyznacza dzisiejszą przestrzeń Obertyna, to, co jest taką dominantą kompozycyjną i jest widoczne z daleka, to zamok z Laty, wybudowany kilka lat temu. Z uwagi na to, że Obertyn jest położony w dolinie, zresztą Bogdan Słaby, autor monografii Obertyna, napisał książkę pod tytułem Miasteczko w Nizinie, jeśli się nie mylę, to właśnie ten zamek jest w tej chwili bardzo, bardzo dobrze widoczny zarówno w samym Obertynie, jak i w okolicy. No i kilka fotografii, kilka pocztówek odnośnie tego, gdzie Obertyniacy, polscy mieszkańcy po roku 45, kiedy zostali przymusowo wysiedleni, trafiają.
trafiają do niemieckich do tej pory miejscowości, na tereny ówczesnych Niemiec, gdzie jakby znacząco inna jest zarówno zabudowa, jak i jakby inna jest architektura kościelna. Tutaj mamy też na Dolnym Śląsku sporo ewangelików. Mamy pomniki z I wojny światowej, mamy charakterystyczne budynki z pruskiego muru. Tutaj między innymi przykład Lutyni, która jest ważnym miejscem ze względu na wojny śląskie, które są jakby ważnym wydarzeniem w historii Niemiec. I krótko też o kierunkach, które wybrali Żydzi na miejsce swojego zamieszkania. Tutaj mamy zdjęcie z Izraela, zdjęcie Obertyniaków, którzy przeżyli Holokaust z początku lat 50. Widzimy na nich dwóch mieszkańców Obertyna, Szmuela Raucha tutaj po lewej stronie i Leona Nachwalgera. Przykład Leona Nachwalgera jest o tyle wydaje mi się warty przywołania, że ukrywał się on u ukraińskiej rodziny, która jako jedyna do tej pory jest wyróżniona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jest to rodzina Jakubowskich. I dalej rozpoczniemy troszkę powrotu do naszych herojów, rozpoczniemy z Ukraińców. No, pierwszym, na kogo ja natrafił tak wypadkowo, blukajući Obertyną, to był Dmytro... Pierwszy, którym spotkałem się, to był Dmytro Chryhoruk. Jego ojciec był z rodziny komunistycznej, Partia Komunistyczna Ukrainy Zachodniej. I on opowiada, jak się odbywały te zebrania i właśnie ta opowieść jest przykładem tego, jak Ukraińcy też w tych czasach walczyły o swoją historię. Także spotkanie drugie było wywiad z Olgą Kobylianską. Ona została w Obertynie, pracowała sekretarzem w rejonowej organizacji komunistycznej, partyjnej, a także opowiadała o interesujących momentach dotyczących migracji Obertyńców na początku lat 20. Jej ojciec wyjechał do Kanady, pracował tam, dorobił się majątku. I to też nam świadczy o tym, co się działo w Galicji Wschodniej na początku XX wieku. Kolejni Obertyniacy, tutaj też to zdjęcie pokazujemy dlatego, że w ramach wywiadów staraliśmy się nie tylko nagrywać historię, ale też mieliśmy ze sobą sprzęt i staraliśmy się skanować zdjęcia, skanować dokumenty, które jakby docelowo trafiły do naszego centrum dokumentacyjnego i teraz mogą być wykorzystane również do innych projektów. Tutaj wstępnie przed spotkaniem myśleliśmy o jakimś małym muzeum może w Obertynie, gdzie może warto byłoby udostępnić reprodukcję tych dokumentów, które znajdują się nie tylko w zbiorach Ukraińców w Obertynie, one są może znane tej społeczności, ale też takie zbiory fotograficzne znajdują się w zbiorach Polaków, w zbiorach Żydów. Tutaj przykład pani Krystyny Karni, pewnie o której zaraz powiemy, której ojciec był fotografem i która w swoim domowym archiwum zachowała kilkaset fotografii bardzo cennych dla historii tej miejscowości. A pan Petro Danyło to jest Bojko, który osiedlił się w Obertynie po II wojnie światowej, a przed nią mieszkał w Dźwignaczu Górnym, miejscowości, która obecnie nie istnieje, a znajduje się na terytorium Polski. Tutaj też przykład, który za chwilę Państwu też zaprezentujemy dźwiękowo, tak żeby można było nie tylko zobaczyć, ale też posłuchać Obertyniaków. Przykład sióstr Marii Fetyszyn i Janiny Hranyszyn, które pochodziły, bo pani Janina już nie żyje, z mieszanej polsko-ukraińskiej rodziny. Ich matka była Polką, w związku z czym one były obrządku rzymskokatolickiego i przyjęły polską narodowość. Ich bracia jakby po ojcu, też ważnej postaci w Obertynie, bo był przewodniczącym, kierownikiem Ukraińskiej Orkiestry Dętej. Bracia po ojcu przyjęli obrządek grecko-katolicki i narodowość ukraińską. Co ciekawe, siostry po II wojnie światowej w Obertynie zostały, a wszyscy bracia wyjechali, zamieszkali w Polsce.
No i potem jak z jednym z nich rozmawialiśmy i on się jak najbardziej czuł Polakiem, a nie Ukraińcem. Ten wywiad był też ciekawy, bo pani Janina udzielała nam wywiadu w języku polskim, a pani Maria w języku ukraińskim. W ogóle im nie przeszkadzało, że mówię w dwóch językach, doskonale się rozumiały. Nam to sprawiało bardzo dużą satysfakcję, bo również my je rozumieliśmy i no, był to naprawdę ciekawy wywiad i zaraz fragmenty go zaprezentuję. Ale ja tylko dodam, się, chociaż spróbowała się na polsku, na... Jedna z nich mówiła po polsku i po ukraińsku, ale śpiewały jednocześnie w tym i w tym języku. Pochodzi z rodziny ukraińskiej i pani Anna Fukszańska, przepraszam, z którymi rozmawialiśmy. Ich historia jakby podobnie pokazuje, jak potoczyły się losy Obertyniaków. Jest to małżeństwo. Pani przyjechała do Obertyna po II wojnie światowej. Pochodzi z rodziny Łemkowskiej i mieszkają też na kolonii, która powstała w okresie międzywojennym. To jest ważne, że powstają w okresie międzywojennym w związku z reformą rolną, w związku z podziałem wielkiej własności ziemskiej powstają kolonie, na którym ziemię dostają w głównej mierze Polacy. I na tej kolonii, która jest obecnie częścią Obertyna, jest to Wakarówka, w zasadzie została dzisiaj 2-3 domy, w jednym z nich mieszkają państwo Fukszańscy, też opowiadali nam o historię tej części Obertyna. I pani Maria Kawińska, to jest też pani, która urodziła się na kolonii, ale innej. Ta kolonia nazywała się Pod Wiechami. Ta historia była dość ciekawa z tego względu, że historia polskich kolonistów, w cudzysłowie, jest taka, że w roku 40, teraz obchodziliśmy kolejną rocznicę, 10 lutego, zostali w zdecydowanej większości wywiezieni na Syberię. I w ramach projektu nagraliśmy panią, która została wywieziona na Syberię, a ta pani była jej sąsiadką. Od roku 40 te panie nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Dzięki temu, że był projekt, dzięki temu, że jedna dowiedziała się o drugiej, że w ogóle żyją cały czas, że jest kontakt, udało nam się je ze sobą skomunikować, jakby to też był jakiś efekt wymierny tego projektu. I obertyńscy Żydzi, których w ramach projektu nie nagrywaliśmy, bo tutaj do tej pory mówimy o relacjach historii mówionej, spotkaniach z tymi ludźmi. W wypadku Żydów było to o tyle problematyczne, że z tego co wiemy, jedyną żyjącą do tej pory osobą pochodzenia żydowskiego jest pani Krystyna Karmi tutaj na zdjęciu. Ona napisała swoją książkę. Ta książka w ostatnim czasie została przełożona również na język ukraiński. I pani Krystyna w związku z tym, że napisała książkę, nie bardzo chciała nam coś opowiadać dodatkowo, bo bała się, że coś przekręci, coś pomyli i stwierdziła, że wszystkie szczegóły zawarła w książce. A w wypadku Markusa Wilbacha i Szmuela Raucha dotarliśmy do ich wspomnień, a Leon Nachwalger tutaj na środku i pani Maria Schmergold to są wywiady, które były nagrywane przez amerykańską fundację Shoah Foundation i które udało nam się pozyskać. Przykład pani Marii jest o tyle istotny dla społeczności żydowskiej, że ona na Ukrainie pozostała, na Ukrainie radzieckiej i ten wywiad był nagrywany w roku 98. Rezultatem projektu, to co państwo widzą, jest książka Obertyn, opowieści o życiu miasteczka. Tak jak wspomniałem, ona się ukazała w 2018 roku pod moją redakcją i Marceliny Jakimowicz. Pozwolę sobie też przywołać pozostałych członków projektu, pozostałych współautorów. Byli nimi historyk Paweł Ablamski, Jolanta Kluba, Karolina Panc, to jest osoba, która zajmuje się historią społeczności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, i Marcin Musiał, który jest również pracownikiem Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Artykuł wstępny zgodził się napisać profesor Włodzimierz Mędrzecki. I może kilka słów o spisu treści. Jest wstęp, Piotr Zębowski napisał, i
Również mamy tutaj refleksje metodologiczne, w jaki sposób badaliśmy, próbowaliśmy przeprowadzić badania przestrzeń Obertyna i trzy części Obertyn przedwojenny. Przed tym mamy taki wstęp o historii, opowieści naszych świadków, to na czym pracowaliśmy, dużo takich dodatkowych jeszcze informacji. Dalej II wojna światowa, też krótki taki wstęp o historii Obertyna w czasie II wojny światowej, o tym jak ratowani byli Żydzi. I trzecia część po wojnie, okres powojenny, kiedy zmienia się wspólnota Obertyna, kiedy i Polacy, i Żydzi powinni byli wyjechać. I pod sam koniec dodaliśmy takie krótkie biografie, życiorysy naszych świadków, jak ułożył się ich los, jak pracowali, gdzie pracowali i jak im się żyło. Lepsze książki, aby też jakby Państwa zachęcić do zapoznania się nie tylko w Bibliotece Centrum Miejskiej Historii, ale może też do zakupienia książki po spotkaniu. Książka, tak jak powiedział Serhii, składa się z takich dwóch głównych części i jednym z ważniejszych tekstów takich wprowadzających do książki jest artykuł profesora Włodzimierza Mędrzyckiego o dziejach sąsiedztwa Polaków, Ukraińców i Żydów w Galicji Wschodniej i dość charakterystyczne zdjęcie ze zbiorów pani Krystyny Karmi, gdzie na jednym zdjęciu widzimy zarówno dzieci żydowskie, jak i dzieci polskie i ukraińskie. No, widać, że one się od siebie niczym nie różnią, w związku z czym można o tej historii rozmawiać wspólnie i można też, wydaje się, szukać wspólnego języka. To jak wyglądają te części samych relacji, które przywołaliśmy w książce. Też jak napisał profesor Zaszklinniak w swojej recenzji, naszą ideą było to, żeby ci ludzie, których więzy sąsiedzkie i rodzinne zostały przerwane w latach II wojny światowej i po II wojnie światowej, mogli na kartach tej książki się ze sobą spotkać. I mają Państwo tutaj, powiedzmy, taką analogię do internetowego komunikatora, z którego współcześnie korzystamy. I mniej więcej właśnie taką rozmowę między nimi chcieliśmy pokazać. I każdorazowo pokazujemy też język oryginału wypowiedzi i język tłumaczenia. One są zawsze, oryginał jest po lewej stronie i tłumaczenie albo na język polski, albo na język ukraiński jest po stronie prawej. I książka jest bogato ilustrowana zarówno fotografiami obrazującymi społeczność żydowską. Tutaj mamy żydowską organizację Gordonie, jeśli dobrze widzę i dobrze pamiętam. I znaną w Obertynie prosvitę, bardzo ważną ukraińską organizację, nie tylko w samym Obertynie, ale w całej Galicji Wschodniej. W ramach projektu udało nam się dotrzeć do, wydaje mi się, bardzo cennych zbiorów, bo tutaj przykład to zdjęcie u góry Żydów. Najprawdopodobniej w roku 1942 to jest wjazd do Obertyna od strony Kołomyi i tutaj jakby Żydzi byli wykorzystywani między innymi do takich powinności. I też przykład fotografii tutaj z lat 40., z lat 50. Obertyniaków już po II wojnie światowej. To, co znajduje się też w książce, to symbolicznie chcieliśmy pokazać, jak przestrzeń Obertyna się zmieniła i na wnętrzu przedniej okładki i na wnętrzu tylnej okładki znajdują się mapy. Widzą Państwo Obertyn przed II wojną światową z najważniejszymi dla niego obiektami. Widzą Państwo, gdzie znajduje się on na terytorium II Rzeczpospolitej Polskiej i Obertyn współcześnie można zobaczyć zarówno gdzie znajduje się w granicach państwa ukraińskiego, ale jak mocno ta przestrzeń się zmieniła. Tutaj na pierwszy rzut oka widać to centrum, które bardzo, bardzo istotnie się zmieniło. Widać cmentarz ten chrześcijański, który bardzo, bardzo mocno się powiększył. No i widać oczywiście zamok
Zlaty, który jakby jest takim centralnym punktem w Obertynie. Tak, i chcielibyśmy podziękować za uwagę i nim przekażemy głos panu doktorowi Pawłyszynowi z powrotem, ja tylko powiem, że ta idea ukazania różnych perspektyw historii tej miejscowości przyświecała nam również we współpracy z różnymi instytucjami. Tutaj Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, jak i Ukraińska Asocjacja Ustnej Historii, która ma swoją siedzibę obecnie w Połtawie, zgodziły się objąć książkę patronatem honorowym, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacja KGHM Polska Miedź byli naszymi sponsorami, dzięki którym udało się książkę wydać. I proszę pozwolić jeszcze, że puścimy krótkie fragmenty dwóch relacji, jednej relacji, ale dwa fragmenty. Myślę, że komentarz jest na razie zbędny. Za chwilę, myślę, że po odsłuchaniu powiemy na ten temat kilka słów. To jest wywiad z panią Marią Fedyszyn i Janiną Hryneszyn. Tylko będę prosił o pomoc. To odpowiem, a co nie usłyszę? To od początku raz jeszcze. Dzień dobry Państwu. Muszę, że ma znaczność to. Ja tak się już думала, co my mamy im kazać. Co zapyta, co usłyszę, to odpowiem. A co nie usłyszę? A ty będziesz przewodnikiem, bo ty wiesz po ukraińsku. A ja najwyżej mogę przeprowadzić jak to po polsku. A może, bo my rozumiemy po ukraińsku, my tak nie mówimy. Прекрасно, ну, але розумієш. Так, я можу. А я, знаєте, що подумала, то звичайно з нас взяли, бо ми половинчики, тато українець, а мама полька. Так. І мама з поляків була, хрусовських і то. Так, так. А та зінків. Так. Ми вже знаємо, що так у вас тато. І у нас така ситуація, вірш, хлопці, браття були українці, а ми польки. Так, як ти був. І не всяко кусив, не був колька, бо я полька, кою сіна, мов сіня. Так говорили. Але то вже то жарить, то би так жарить. Які разі були. І були ті на двоє, на браті вийшли. А вони всі в кікою польщу, а ми лишилися і вийшли з українців заміж. І все. От і мене щастя є. Українці пішли там, а ми... Може пан Пьотик Павел, може в'є, може в родині, якби вдалося в Обертині, у нас в Обертині пошучалися. У нас в Обертині дуже змішаний народ. Але от мама полька, а тато українець. Але то не було різниці в Обертині. Так. Насправді, кожен дом в Обертині змішаний. Або муж поляк, або жона полька. Або бабця, або дядя, або хто поляки. Нема чистий цього. Ми вже є поляки, українські поляки. Ви там поляки польські, а ми українські. Ми наповнені, ви розумієте. Але попрошу повідати, чуєте ще пані полками? Czy wy czujecie się Polakami? Bardzo. Bardzo. My tak... Dobry Państwo. No co, że ważna coś to... Tak, ja tylko dodam, że no właśnie... Jakby staraliśmy się nie zadawać pytania o tożsamość, to kim kto się czuje, czy Polakiem, czy Ukraińcem, ale to był tak wyjątkowy przykład tych dwóch pań, że jakby bardzo mnie kusiło to, żeby zapytać. No i dostałem właśnie taką odpowiedź, że pani Maria, która na co dzień posługuje się językiem ukraińskim, czuje się lepszą Polką niż ja, który mówię po polsku i mieszkam w Polsce i wydaje mi się, że jestem Polakiem, no po prostu. Tak. Tak, a tutaj, no i to co też charakterystyczne, jak panie powiedziały,
że one nie wiedzą, czy one się nadają do projektu. One nie wiedzą, czy one się nadają do tego, żeby nagrać ich w ramach wywiadu, bo one nie są Polkami, bo tutaj w tym wypadku przyszedłem do tych pań, ja i koleżanka, która również jest Polką, w związku z czym my jesteśmy Polakami, to chcemy szukać tylko Polaków, bo nas interesują tylko Polacy, a jeżeli ktoś pochodzi z mieszanej rodziny, czy z ukraińskiej rodziny, już nas nie obchodzi w ramach tego projektu. Jakby to nam trudno było dość przełamać, żeby jakby Ukraińcy również przed nami się otwierali, ale gdzieś jakby w trakcie projektu też dzięki pomocy różnych osób z Obertyna udało nam się to przełamać i dotrzeć nie tylko do tych osób z mieszanych rodzin, nie tylko Polaków, którzy żyją do dzisiaj w Obertynie, ale również do osób narodowości ukraińskiej. I drugi przykład również. No a właśnie, śpiewały się polskie pieśni, a ukraińskie też? Tak, my znamy także i ukraińskie. Mama znała bardzo ukraińskie, bo ona żyła taki koło cerkwi. Gdy oni chodzili, jeszcze mama była dziewczyną, no, tam do cerkwi, oni już tam schodzili się u chłopu. Ona takie pieśni. No właśnie, a jakąś taką pieśń ukraińską, ale taką nie z cerkwi, tylko taką swobodną. Pani znają? Patriotyczna jola. Ja co? Ubyty Polak. Pisni ukraińskie. U nas jest patriotyczna Polska. Zakwitały pęki białe róż. Lusia zjeść, ustawili jak i róż. Lusia cały jak zadały rad. Dam ci za to róże, maliki świat. Ja się kochiu, ale to ja nie znaju, to ona znaje. Jak widzielki. Jasieńkowi już nie trzeba nic. Bo kwitną pęki białych róż, hen na dziwno, gdzie ochuj pan. Kwitną na mogile białej róży kwiat. Nie rozpaczaj, lubię dziewczyn, nie. W polskiej ziemi nie będzie mu źle. Policzony każdy ludzki znój, za ojczyznę pole. Ale ta jełkiewiska nadal mnie powijał witych się pobili. Trawa się pochyliła, tam boju się czuła. Dziewczyna zatrużyła, a butokowy smolody ją że kochali. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za piękną prezentację. Od razu powiem, dlaczego ja prowadzę tą prezentację, skąd ja wiem o Obertynie. Poznałem to przypadkowo, moja mama pochodzi z Obertyna. Ja uczyłem się tam czytać jeszcze dzieckiem, jak byłem, i mam pewne sentymenty. Moja rodzina tam mieszkała w samym centrum. Mój dziadek był bardzo poważną osobą. On pracował na takim składzie, gdzie tam było wszystko, od cukierka do butów, i wszyscy mnie znali, bo ja byłem u dziadka i mogłem sobie zabrać cukierki. Otóż jakie moje wrażenia od dziecka? Trzeba powiedzieć to, że Obertyn miał jakieś polską ludność. Wtedy jak ja rosłem, nie wiedziałem. Ci Polacy, którzy tam zostali, katolicy, może gdzieś sobie w domu rozmawiali, ale nigdy na ulicach nie było słychać języka polskiego. Nawet żadnego wyobrażenia nie miałem, że Obertyn miał w historii polską czy też żydowską. Nawet się dowiedziałem, że moja prababcia była katoliczką. Ja jeszcze pamiętałem o niej, ale
nie mówiło się o tym wcale. I tutaj nie można było powiedzieć, że to są Polacy czy Ukraińcy, to tak zwani łacinnicy, którzy chodzili do kościoła. I to właśnie ten problem tej tożsamości własnej, to co usłyszeliśmy w tym wywiadzie. Co jest ważne jeszcze, kiedy mówimy o najbardziej tragicznej stronie, o Holokauście, o tym nic nie słyszeliśmy, nikt o tym nikt nie mówił. Ukraińcy, nawet starsi, milczą o tym. Nawet jak dziadek mówił, że jak nam taki Żyd mówił, że padają na was liście, będą wpadały dęby. Dziadek nic nie opowiadał. Ja czytałem, że dziadek był też członkiem UNDO, on przeżył wojnę, okupację niemiecką, był jeszcze w wojsku Armii Czerwonej, przyszedł z taką fobią, ze strachem i do lat 90. i tak i żył w tym strachu. Nawet nie wiedziałem, że trzeba może zapytać, dowiedzieć się więcej, może i żałuję dotychczas. Była jakaś taka atmosfera taka dziwna, bo to nie było miasto, to była duża, to teraz przestrzeń, taki był jakby kwadrat, taki rynek, sprzedawano tam bydło, ale wybudowano tam pomniki Leninowi, żołnierzom. I był tam krawiec, nawet gdzieś tam mamy jakieś takie zdjęcia, ale faktycznie przestrzeń Obertyna jest nijaki, żaden, jałowy, tak bym powiedział. Ale to, że tam wybudowany został ten zamek Złaty, to w jakiś sposób teraz nowy Obertyn już jest znany. Jakaś tam pizzeria, centrum handlowe, jakaś knajpa, to jest ważne dla miasta i to faktycznie nie jest daleko od tego zamku, o którym wspominałeś. Jakie moje wrażenia są? Moje wrażenia są takie stabilne, takie radzieckie, ludzie grają w karty, chodzą w goście. Jakieś takie fragmentaryczne te wspomnienia mam. Rodzina, cała nasza rodzina mieszkała w centrum Obertyna. I jak chodziłem na stary nowy Rowy Rok, chodziłem do swoich wujków, ja śpiewałem kolędy i mam takie wspomnienia o gwiazdce, że dostawałem tam po rubel od swoich wujków. I to oczywiście kultura taka mieszczańska i to jest w ogóle charakterystyka całego Pokucia. Jest to etniczny element, nie był widoczny. Oczywiście są wyszywanki, te haftowane koszule, różnią się od huculskich, są to kożuchy w Kolberga. Na przykład były nawet do niedawna, nawet widziałem, że ktoś przywiózł taki kożuch. Ale to, że rodziny były mieszane, ale w jakim sensie? Wymieszane w pamięci historycznej i właśnie ta pamięć teraz się odradza. Są dwa towarzystwa polskie. W Obertynie też odnawiają kulturę i oczywiście, że wojna straszny wpływ miała na Obertyn. Ja słyszałem, że był tam marszał Żukow. Myślałem, że jakaś tam legenda, ale naprawdę był. I nawet nocował w różnych domach, w różnych chatach. Oni wiedzieli, że był Żukow. Obertyn faktycznie był zniszczony i ludzie zostali, mieszkańcy zostali ewakuowani wskutek tych
zniszczeń, a oczywiście po Obertynie zmienił się skład etniczny miasta. Wśród zniszczony był kościół. Kościół już nie ma żadnych pozostałości. Nie było pozostałości, było tam kino. A katolicy... To cerkiew została zniszczona w trakcie II wojny światowej, a kościół przetrwał. I to też charakterystyczne dla tej społeczności, że w roku 1944-1945, kiedy oni wracają z ewakuacji po przejściu frontu, nabożeństwa odprawiają się w kościele rzymskokatolickim i to się dzieje, no, na tyle nam się to udało ustalić w, jakby w źródłach, że to się dzieje aż do wyjazdu ostatniego księdza rzymskokatolickiego z Obertyna, księdza Emiliana Fiałkowskiego, to było w połowie 1945 roku. Dopiero wtedy kościół zostaje zamknięty. Kościół był praktycznie niezniszczony w trakcie II wojny światowej. To jego zrujnowali specjalnie. A po II wojnie światowej został zajęty na magazyn i tak funkcjonował przez kilkanaście lat, po czym został na początku lat 60. zburzony. A cerkiew była zniszczona w trakcie II wojny światowej, a potem jakby przez następne lata odbudowywana i ona do dzisiaj jakby funkcjonuje. No i też, co ważnego, co zrozumiało, to już piszemy na siatkę szlaku. Zatem telefonny dowidnik, telefonny dowidnik tam Tłumackiego rejonu i ty popatrzysz, jak to pan rachował. Jeżeli bierzemy książkę telefoniczną, to możemy zobaczyć, że to są nazwiska szlacheckie. Stanisławski, Pokrzycki, Wielecki. I to oczywiście była taka szlachta już biedniejsza. Tutaj jest wśród nas pan Zgrzelicki, który potem wyjechał do Ługańska i tak przypadkowo się poznaliśmy na kawie i mój ojciec jest z Obertyna i tak poznałem jego ojca. Dlaczego on wyjechał? Bo z powodu biady, bo mieszkańcy mieszkali tutaj bardzo, bardzo biedne i przykro, że faktycznie Obertyn jakiś taki w złym stanie, pomimo tego, że jest dobra ziemia, dobry klimat. A jeszcze jedna osobliwość Obertyna z 4000 4000 mieszkańców, a 1000 mieszka w Paryżu, nawet każdego tygodnia wyjeżdża busik do Paryża. Dlaczego tak się stało? Tam jest bardzo dobre gimnazjum i od dawna tam kształcono w języku francuskim. Ktoś kiedyś pojechał pierwszy. W YouTubie mamy dwa odcinki filmu i tak się nazywa Obertyńcy w Paryżu. Ale to oczywiście współcześni mieszkańcy. My wrócilibyśmy, ale nie ma pracy, dlatego tutaj mieszkamy we Francji. Tutaj mamy pana Stanisławskiego, który jest takim mecenasem, który dużo zrobił dla współczesnego Obertyna. Są pewne inwestycje i jest pewna perspektywa rozwoju, przynajmniej dla tych osób, którzy tam zostali. Zawsze tam była edukacja bardzo ważna. Dużo mieszkańców z Obertyna studiowało na Uniwersytecie Lwowskim, na Uniwersytecie Czerniowieckim. I bardzo dużo ludzi wyjechało na takie zarobki do Syberii i tam pozostali. I Obertyn w tym sensie jest takim spektakularnym przykładem tego, co się stało z takim galicyjskim miasteczkiem znanym. Co się stało właśnie w tych czasach radzieckich, kiedy miasto już upadało.
I właśnie te młode osoby, które kończyły gimnazjum bertyńskie, gdzie był dość wysoki poziom języka francuskiego, jaka jest perspektywa pozostania tam? Dużo osób chyba wyjedzie do Paryża i oczywiście to jest smutne. Ja tylko dodam może do tego, co doktor Pawuszyn powiedział, że jakby z jednej strony zależało nam na tym, żeby pobudzić trochę świadomość, to co pan doktor powiedział, że jakby w Ukrainie niespecjalnie mówi się o tej polskiej perspektywie, tu w wypadku Obertyna, o Polakach, którzy tam żyli, gdzieś widzimy ich w danych statystycznych w perspektywie ukraińskiej historiografii, ale jakby niespecjalnie jest świadomość, kim ta społeczność była, czym się zajmowała, jaki miała charakter, ile tych osób było, a jakby może nieskromnie powiem, ale jakby wydaje mi się, że dzięki tej książce, tutaj zachęcam do przeczytania, uda się tę świadomość pobudzić zarówno wśród Ukraińców o polskiej historii tego konkretnego miejsca, ale w domyśle całego regionu, polskiej, żydowskiej historii, a w perspektywie polskich czytelników, bo jakby w Polsce znowu troszkę odwrotnie w wypadku pamięci tych ludzi, którzy przyjechali po II wojnie światowej na tamte tereny, no głównie się patrzy na historię tego regionu jako części Polski, jako polskość, która gdzieś tutaj nadal jest, a gdzieś nie dostrzega się właśnie też ukraińskiej i też żydowskiej historii, gdzieś to się zostawia z boku na marginesie, a mamy nadzieję, że w jakiś sposób uda się pobudzić świadomość o tym, że ci sąsiedzi byli, że warto jakby badać ich historię, że jest to wartość, bo była to naprawdę zżyta ze sobą społeczność, byli to ludzie, którzy, tak jak wspominałem wcześniej, jakby wiązały i więzy sąsiedzkie, i rodzinne, i warto o tym pamiętać. I to, na czym nam zależało, żeby jakby w takiej oddolnej perspektywie pokazać ten trudny XX wiek, a zwłaszcza II wojnę światową, różne relacje, różne konflikty pomiędzy Polakami, pomiędzy Ukraińcami, pomiędzy Żydami jeszcze, pokazać w perspektywie małego miasta, bo wydawało nam się, że o takich trudnych tematach łatwiej właśnie w kontekście takiej przestrzeni rozmawiać, na podstawie takiej społeczności. Może warto zaczynać rozmowę od takiej małej miejscowości i budować potem narrację na temat stosunków państwowych polsko-ukraińskich, wychodząc właśnie od takiej społeczności i patrząc na to, jak ci ludzie to pamiętają. Bezpośredni świadkowie, jakby starając się też nie mieszać w to polityki, jakby zwracając uwagę na to, co ci starzy ludzie jeszcze żyjący na szczęście mają do powiedzenia. Ja chciałbym poprosić do słowa pana Zaszkilniaka, profesora Zaszkilniaka, który jest recenzentem tej książki, który nam opowiedziałby o metodologii, dlaczego ten projekt jest interesujący dla niego, co widzi tutaj, jakie zalety widzi w tej książce. Dziękuję bardzo. Do mikrofonu. Ja nie widziałem tej książki, bo do mikrofonu. O. Nie będę odpowiadać na pana pytanie. Ja chciałbym powiedzieć o innym. Chciałbym powiedzieć o tym, że książkę trudno przekazać, opowiedzieć, bo to nie jest jedna historia i nie historia Obertyna. To jest setka różnych historii. Historii, które pozostały w naszej pamięci. To nie jest oficjalna historia. Jakaś taka... Ale jednak historia ludzka. Historia ludzi, która nam tkwi utkwiła w pamięci. Ona w taki sposób jest interesująca, szczególna. Ona pozwala nam zobaczyć jakąś codzienność, świadomość, która też doznała urazu i również jakąś atrakcyjność tej historii. Nie o tym chciałem powiedzieć. Ja słuchając młodych
moich kolegów, którzy zrobili bardzo dużo, dziękuję im za ich pracę, a praca ich polegała na tym, żeby po prostu zebrać te relacje, chociaż tym powinni byli się zająć historycy, napisać historię Obertyna, ale jednak całe stulecie XX to jest stulecie zapomnienia, stulecie wykreślenia, wymazania pamięci. Dlatego, żeby miasta, miejscowości, rzeczy, ludzie zapomnieli o swojej historii. I to jest katastrofa. Dla Ukrainy jeszcze jest to większa katastrofa, niżeli dla Polaków, bo my nie znamy swojej historii. Nie tylko w wielkich, wysokich, politycznych sferach, ale również w sferach tych oddolnych, niskich. My nie znamy historii, my tworzymy dopiero, ale właśnie te przerwy, te luki w pamięci, one niszczą podmiotowość. To, co jest związane z naszymi relacjami historycznymi. A dlaczego właśnie Obertyn upadał po II wojnie światowej? A dlatego, że pamięci nie było. Pamięć została wymazana, mieszkańców zabrano. Nie ma pamięci, nie ma miejsca, nie ma miejscowości. A czy odnowiliście pamięć? Nie odnowiliście jeszcze. Pamięć zostanie odnowiona wtedy, kiedy Obertyńcy dobrze będą wiedzieć, skąd pochodzą. Co mają? To już nie ma znaczenia, ale ważne, co będzie, kiedy będzie ciągłość. Będzie ciągła historia Obertyna i kiedy się Obertyńcy przejmą się tym, nie tylko przedsiębiorcy, ale i mieszkańcy będą inaczej patrzeć na sąsiadów, na swoje miasto. Czy to jest historia ciężka, tragiczna, smutna, wesoła? To, co mi przyszło do głowy i właśnie w tych relacjach, właśnie w tym stosunku ta książka jest bardzo ważnym dokumentem mówiącym nam o tym, jak historycy mogą odnawiać pamięć nie polityczną, nie konfliktowo, ale po ludzku, w sposób humanistyczny. Nie wiem, ja nie wszystko mogłem przeczytać, powiem szczerze, bo niektóre rzeczy były takie jeszcze surowe, nieprzetłumaczone, chociaż posługuję się językiem ukraińskim i polskim, ale niektóre teksty nie były jeszcze opracowane do końca, ja jeszcze nie do końca przeczytałem, ale podstawowe rzeczy przeczytałem i muszę powiedzieć, że bardzo wciąga. O tym nie można mówić. To trzeba przeżyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję i spodziewam się, że ten zapał humanistyczny, jak Piotr powiedział, że możemy zaczynać od tych miejscowości, od tych lokacji, odnawiając historię. Czy to będzie polska, żydowska, ukraińska, niemiecka, francuska, ale to jest historia tego miasta, tej lokacji. Ona jest różnorodna. Przepiękna, ale tutaj powinniśmy szanować każdego, każdą osobistość, każdą indywidualność, która tam mieszkała. I to jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że ta historia będzie miała kontynuację. Dziękujemy za to, za wysoką ocenę niniejszej pracy. Ja do tego projektu nie byłem zaangażowany. Ja tylko znalazłem kilka takich materiałów z archiwum i już mamy kilka książek o znanych postaciach Obertyna i to jest inicjatywa pana Stanisławskiego i napisał o nim lekarz, który nie był z Obertyna, ale bardzo pokochał tę miejscowość, zbierał materiały, pracował w archiwach i pozostawił po sobie pamięć. I to jest ważne, że możemy tutaj oprzeć się o coś. To był lekarz, to nie był żaden historyk. I może ta książka jest troszkę taki, ma charakter fragmentaryczny, ale to jest pewne osiągnięcie. Niestety fachowi historycy nie tak często piszą takie monografie o miastach, o takich miejscowościach.
Wiem, że profesor Michalo Tymczyn pisze o Dobromile, o Chyrowie z tego regionu, skąd on pochodzi. To jest bardzo ważne. Ważne, żeby mieliśmy również historie, które są bazowane na takich relacjach, na wywiadach, na narracjach. Bardzo ważne jest to, że takie spotkanie, takie wirtualne spotkanie ludzi z różnych miejscowości, którzy mieli wspólną pamięć, wspólną miejscowość zamieszkania i należy do różnych krajów teraz. Bardzo to interesujące zobaczyć taką pamięć. Tutaj mamy jeszcze panią Tatianę Fedyk, którą poznałem w Iwano-Frankowsku i ona powiedziała, że mój pradziadek jest z Obertyna. Ja wiem, gdzie jest pochowany. Ja nawet wiem, gdzie on na cmentarzu jest pochowany. Pojechaliśmy potem tam, zobaczyliśmy tę mogiłę i on był notariuszem i takich inteligencji ukraińskiej nie było dużo tych osób. To jest też bardzo ważne. Moja prababcia, która była córką tego notariusza, ona wyszła, ja tylko tak chciałem powiedzieć, ona przez całe życie dziadzio był ksiądzem na wioskach, ja miałem parafię, ona zawsze czuła się kobietą z miasta, zawsze była w kapeluszku, zawsze identyfikowała, utożsamiała siebie z mieszczan, jako mieszczankę i ja już w dość poważnym wieku już miałam 20 lat, jak ona umarła. Ona jakoś umarła już tak ponad 90 lat. O czym może mówić wnuczka z babcią? O kuchni. I oczywiście jak czegoś tam nie ma? My mieliśmy wszystko. W sklepach mieliśmy wszystko. Dlaczego tego nie ma? I właśnie ta ją niepowtarzalność jakoś utożsamiała ją z tą mieszczanką. Mając 18 lat, ona wyszła za mąż i mieszkała w Galicji, w różnych miejscowościach, przy Łbice, Rodatycze, a w rejonie grudeckim. Ona zawsze miała taką kulturę mieszczańską i takie odniosłam takie wrażenie, jak byłam jeszcze małym dzieckiem, tata mnie zabrał i pojechaliśmy tam do tych miejscowości, ona miała dużo w rodzinie, dwie kuzynki i pojechaliśmy tam na ojczyzny babcie i to już były lata 70. i właśnie ona stała przy drzewach, ona nie poznała, nie wiedziała, gdzie ona jest. Już to bardzo już poważny wiek. Ona po prostu stała i płakała. Ona nie znalazła słów i jak wracała do Lwowa, ona przez całą drogę milczała. Niech będzie zawsze pamięć dla nas, wszyscy ci, którzy mieszkali w Obertynie i zawsze pozostają w naszej pamięci. Dziękujemy naszym gościom i chłopakom, którzy pracowali na tym projekcie. Może macie Państwo pytania z sali. Dla mnie ważne były ten sam proces. Szanowni koledzy, chciałbym powiedzieć, że historia regionalna, historia, która została tutaj przedstawiona na temat Obertyna, innych małych miejscowości, miast, ona powinna być wpisywana do ogólnego tła ważnego dla nas jako historyków. I ja mam takie pytanie w sprawie
zmian narodowościowych, tych deportacji, do których doszło w Obertynie w okresie 1939-1941 i po 1944 roku. Na czym polega problem? Dzisiaj ukraińska historiografia dysponuje materiałami, które były opublikowane przez historyka moskiewskiego Parsawanowa. Ona stwierdza, że z Ukrainy Zachodniej w 1939-1941 roku na wschód Związku Radzieckiego wysiedlono 1 300 000 osób. My tutaj mamy pewne wątpliwości. Czy możecie na podstawie Obertyna przedstawić, zaprezentować te zjawiska i pokazać te statystyki procesów deportacyjnych? I drugie pytanie, jak wyglądały zmiany narodowości po 1939 roku? I trzecie pytanie będzie dotyczyć tego, mówiliście o tym, że wiele osób ze wschodu też przyjechało do Obertyna po 1945 roku i chciałem usłyszeć, jaka wasza wizja tych ogólnych procesów w temacie Obertyna. Ja może od razu odniosę się do pytania, do trzech pytań. Trudno w kontekście samych relacji historii mówionej odnieść się do jakichś danych statystycznych, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, pamięć bywa zawodna. Tutaj to, co jeszcze nie padło w trakcie tej prezentacji, to, że Obertyn, opowieści o życiu miasteczka, to jest książka naukowa, chociaż bogato ilustrowana, ale to, co jak weźmiecie Państwo książkę, to, co jest w tej białej części, zajmuje no niemalże 1/3 książki, to jest opracowanie naukowe relacji historii mówionej i wspomnień, do których udało nam się dotrzeć. Jakby my staraliśmy się je skonfrontować z różnymi źródłami, które pozyskaliśmy zarówno w archiwach polskich, jak i w archiwach ukraińskich, jak i innych zagranicznych. Odnośnie lat 1939-41, no to tutaj w kontekście deportacji, no to co znamy, to przede wszystkim deportacje związane z wywozem polskiej ludności na Syberię, tak jak wspomniałem, tą rocznicę 10 lutego i później jeszcze dwie duże deportacje, w których również Obertyniacy się znaleźli, to była przede wszystkim ludność z tych polskich kolonii, które powstały w okresie międzywojennym. Danych statystycznych szczegółowych nie znam dotyczących tego. Jakby nie natrafiliśmy też w materiałach źródłowych na informacje dotyczące tego, że zostali Obertyniacy przesiedleni na wschodnią Ukrainę. Jakby tego w materiałach nie było. Nie, tam wyjeżdżali większości sami na robotę. Sami wyjeżdżali tak do pracy. W każdym razie nie natrafiliśmy na dokumentację dotyczącą tego okresu, o który Pan zapytał. Natomiast spora część ludności wyjechała w roku 1944 na wschodnią Ukrainę, by tam jakby podjąć jakby pracę zarobkową, no jakby sporo część rodzin została, jakby zgodziła się dobrowolnie na przesiedlenie w ten region. Odnośnie zmian dotyczących, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o lata 39-41, no to jakby jakaś część ludności żydowskiej zgodziła się na ewakuację po napaści Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku. Nie wiemy, jaka to była część ludności Obertyna. Wiemy na tej podstawie, ile osób przeżyło jakby z tych ludzi, bo tutaj zachowała się lista, która znajduje się w archiwum żydowskim w Warszawie. I tutaj, jakby tutaj wiemy, ile osób z tych, które się ewakuowały w roku 1941, przeżyło II wojnę światową w ogóle.
Jeżeli chodzi natomiast o zmiany po 1944 roku, no to to, co jakby może nie w kontekście danych statystycznych, ale pokazaliśmy na tej mapie, że następuje jakby wymiana ludności, to znaczy opuszczają Obertyn tutaj zgodnie z umowami pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską powojenną, opuszczają tereny radzieckiej Ukrainy obywatele polscy narodowości polskiej i żydowskiej. Tutaj to jest też jakby wliczona w to dobrowolność, ale te jakby przesiedlenia odbywają się w zdecydowanej mierze przymusowo. Część z rodzin mieszanych tutaj polsko-ukraińskich, część takich osób zostaje. Tutaj był przykład pań, dwóch pań, które zgodnie z tym, co mówiliśmy o rodzinach mieszanych, jakby czuły się Polkami, czują się do tej pory, ale jakby też trudno nam uchwycić tak statystycznie, ile tych osób jest. Jakby to, co pokazują tutaj no, dane statystyczne przedwojenne i powojenne. Tutaj powołaliśmy się na dane Wołodymyra Kubijowicza, te badania statystyczne z 1939 roku. Obertyn liczy ponad 5 tysięcy mieszkańców. Po II wojnie światowej, zresztą współcześnie, to jest 3200 mieszkańców, więc ten spadek ludnościowy był bardzo duży, no niemalże 40-procentowy, więc jakby II wojna światowa na tej społeczności wywarła bardzo duże brzemię. Ale tu wiedzę pro ludność żydowską. Jeżeli chodzi o ludność żydowską, to tak jak wspomnieliśmy, przeżyło Holokaust 81 osób. Wszystkich osób jest jakby sporządzona lista w 1945 roku. Ona była sporządzona w Łodzi przez kilka osób, które Holokaust przeżyły. Są na nich nazwiska 81 osób. Nam się udało dotrzeć do imienia i nazwiska kolejnych dwóch osób. To jest łącznie 83. Część ukrywała się w Obertynie, część ukrywała się w okolicznych miejscowościach, a część, tak jak powiedziałem, w 1941 roku ewakuowała się do Związku Radzieckiego. Дякую. Я хотів би звернути увагу молодих дослідників, от, зокрема Сергія, якого я дуже добре знаю. Мова йде про те, що зараз наші дослідники показали, що ті дані відносно переселення. Te dane z przesiedlenia, my mamy dane organów partyjnych i tych zarządów, które zajmowały się tymi akcjami przesiedlenia. I wygląda tak, że z Polski na teren Związku Radzieckiego zostało przesiedlono 500 000 Ukraińców, a w obwodach rówieńskim i wołyńskim teraz już mamy taką pracę, która nam demonstruje, że tyle osób nie zostało przesiedlono do tego regionu, że te dane były jakby zrobione deklaratywnie, nieprawdziwie. I my teraz szukamy takie rzeczy, które by w jakiś sposób potwierdziły te przesiedlenia, albo nie potwierdziły. I drugie pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te małe miasteczka, które były w Galicji i miały charakter miasteczek do roku 1939, one faktycznie były zniszczone radzieckim sposobem gospodarowania i doprowadziło do tego, że bierzemy miasteczko Wyszynowiec, obwód tarnopolski. Zamiast struktury miasteczka został stworzony kołchoz i mieszkańcy, którzy tego miasteczka zostali kołchoznikami. To samo odbywało się i w Obertynie. Wydaje mi się, że problemy poszukiwania wizerunku miasta też trzeba szukać w procesach gospodarczych, ekonomicznych, a one polegały na tym, że do 1939 roku odpowiednio ilość mieszkańców, rolników, którzy zajmowały się przemysłem, pracą intelektualnych, osoby, które pracowały w administracjach, po 1944-1945 roku stała się ta sytuacja, że w tych miejscowościach, gdzie zostały utworzone centra rejonowe, jeszcze ta przestrzeń miejska była w jakiś sposób zachowywana. Zachowywana była w takich miasteczkach do 1962 roku,
i bardzo dużo centrów rejonowych zostało zlikwidowane i taki wizerunek miasteczek wcale znikł. Ja nawet wiedziałem, że Obertyn miał być centrum rejonowym i rząd Ukrainy Radzieckiej miał nawet takie wizje. Był jakiś tam zakład, gdzie produkowano konserwy, a jakiś kołchoz był, ale nie wyszło. Ja mam tutaj... Ja znam książkę, dlatego mogę powiedzieć. Chłopaki nie stawili przed sobą historię, napisać historię Obertyna. Chłopaki po prostu chcieli pokazać jakby historię Obertyna przez wywiady, przez życie mieszkańców. Oczywiście, że historię Obertyna trzeba pisać, ale to nie jest właśnie ta książka, która by może pretendować na historię. To nie jest znaczenie tej książki. Ja... Chciałbym gratulacje złożyć, że to jest bardzo ważny etap w waszej pracy naukowej. Mam nadzieję, że to jest etap i dalej będzie kontynuacja. I pracujecie z historią mówioną i to jest materiał bardzo taki nietrwały. I w jaki sposób można tą historię utwierdzić? Jest to i redagowanie samych wspomnień. Wy oczywiście podejmujecie decyzję, co publikujecie, co nie. Czy były tutaj pewne dylematy? I tutaj pytanie dotyczące badaczy, którzy pracują z małą wspólnotą. Wy jakoś się wtrącacie w życie wspólnoty. I to jest pewna odpowiedzialność. Myśleliście o tej odpowiedzialności, czy dalej planujecie współpracować z tą wspólnotą? Wspominaliście o muzeach, czy może macie jeszcze jakieś plany pracy z taką wspólnotą, z tą wspólnotą? Tutaj jakby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wskazać, że korzystaliśmy zarówno ze wspomnień spisanych, które w wypadku lekarza obertyńskiego Markusa Wirbacha pozyskaliśmy z Archiwum Żydowskiego w Warszawie, Instytutu Żydowskiego w Warszawie, a w wypadku pozostałych to były wspomnienia, które były już publikowane. Więc tutaj jakby z językiem pisanym było łatwiej, jeżeli chodzi o redakcję, bo z reguły to były takie wspomnienia, które za bardzo redakcji nie wymagały, ewentualnie jakiejś drobnej redakcji językowej, tak żeby to doprecyzować. Gorzej było z relacjami historii mówionej, z tego względu, że ta metodologia, którą przyjęliśmy, to znaczy metoda biograficzna w nagrywaniu wywiadów, też po pierwsze jakby zakłada spotkanie badacza ze świadkiem historii i rozmowę w dwie osoby, to znaczy ktoś nam opowiada historię swojego życia, a my do tej historii zadajemy później pytania. Te warunki, które też jakby widać było na zdjęciach, pokazują, że bardzo często jakby to, z czymś się spotykaliśmy, to znaczy, że było dość odmienne od metody, to znaczy witały nas małżeństwa, które trudno było ze sobą rozdzielić, przywitały nas siostry i tak dalej, więc te warunki były trudne, ale to jedna rzecz, a druga, staraliśmy się te wybrane fragmenty relacji historii mówionej, te wybrane fragmenty z transkrypcji, po pierwsze w jakiś sposób skrócić, ale skrócić o wątki nieistotne, skrócić też o jakieś takie, powiedzmy, drobne lub większe błędy językowe albo jakieś dopowiedzenia, które nie wnosiły nic istotnego do konkretnej wypowiedzi.
Jeżeli chodzi o język mówiony, na tyle, na ile było to możliwe, staraliśmy się go nie, jakby w tych fragmentach, które wybraliśmy, staraliśmy się go nie poprawiać, tak żeby jakby czytelnik mógł zobaczyć, jakim te osoby językiem się posługują. Tak było też w wypadku ukrainizmów i polonizmów. Tutaj mam na myśli osoby, które nagrywaliśmy w Polsce, bardzo często przywołują ukraińskie słowa i staraliśmy się to w tych jakby w wybranych fragmentach pokazać. I podobnie w Obertynie, to znaczy przywołują polskie słowa, jakby jest też taki trochę język gwarowy w Obertynie, które tylko Obertyniacy rozumieją i to jest takie pomieszanie, taka mowa obertyńska, jak nam mówili ludzie, znaczy takie pomieszanie języka polskiego i ukraińskiego, też staraliśmy się to uchwycić w tych wybranych fragmentach. Tutaj też może być pewna wątpliwość może z Państwa strony o nasz obiektywizm co do tego, jakie fragmenty wybraliśmy. Jakby na podstawie zebranego materiału staraliśmy się pogrupować te relacje i podzielić tematycznie. Tutaj Serhii pokazywał spis treści książki, tam są w wypadku tych trzech okresów konkretne zagadnienia rzeczowe. Jakby wybraliśmy jakby te fragmenty, które najczęściej dotyczyły podobnych wydarzeń. To znaczy w wypadku okresu międzywojennego były to jarmarki, było to życie społeczne, były to święta. W wypadku II wojny światowej to były, tutaj staraliśmy się bardziej zwrócić uwagę na chronologię, to znaczy skupić się na okupacji radzieckiej, okupacji niemieckiej, getcie, wywózce, tutaj jakby getcie i wywózce Żydów do getta i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby pogrupowaliśmy te relacje, relacje tematycznie, ale w żaden sposób nie staraliśmy się usuwać trudnych tematów. Jakby zarówno dla nas, jakby polskich badaczy, jak i tutaj też bardzo często konsultowaliśmy się w tym zakresie, czy coś powinno zostać, czy nie, ale jakby staraliśmy się nie rezygnować z trudnych tematów, tylko zostawiać je w treści tych relacji. Jeśli pytanie... Może nie tylko konsultowało się, a również dyskutowaliśmy, bo bardzo dużo takich trudnych kwestii było. Wiele materiałów zebraliśmy, każda rodzina chciała się podzielić swoimi zdjęciami, bardzo dużo zebraliśmy i na pewno trzeba będzie jakoś zorganizować to w pewne archiwum. Książki, a to znaczy oryginalnie kliwki, oryginalnie oszyfrowane zapisy. Może też takie zdigitalizowane, oryginalne nagrania, zdjęcia. Tylko dodam, bo jakby wskazałem na Centrum Dokumentacyjne Ośrodka Pamięć i Przyszłość, te materiały wszystkie są. Co z nimi się dalej wydarzy? No zależy też od Obertyniaków. Ja tutaj patrzę na pana Bogdana, bo jedziemy w piątek z prezentacją książki właśnie do Obertyna i zobaczymy, może jakby będzie chęć do tego, żeby jakby te materiały pokazać bardziej. Też pytała pani o tą odpowiedzialność za osoby, z którymi rozmawialiśmy. Jakby każdorazowo osoby wyrażały nam zgodę pisemną również na wykorzystanie swojego świadectwa historii mówionej. Jeżeli zależało im, żeby któreś wątki pominąć, to każdorazowo jakby taką prośbę respektowaliśmy i niektóre osoby na przykład nie chciały, żeby nazwiska były ujawniane w książce. Nie ich własne, ale osób, które gdzieś w jakichś traumatycznych kontekstach wymieniały i wtedy oczywiście zgadzaliśmy się na takie rozwiązanie. До речі, тут ще маленька така репліка, йдеться про, якщо говорити про Голокост, то найбільш там центральною фігурою є Крістіна Карві, дівчинка, яка пережила Голокост, батьків якої розстріляли, сестру її, як вона каже, закопали живою, і вона охрестилася, щоб якось врятуватися в Коломиї, і ця Крістіна Карві, це її вже друге ім'я. Ale ona wyjechała. Ona została ochrzczona w Kołomyi, mieszkała w Polsce i napisała książki, przyjechała do Obertyna z Izraela, z Jerozolimy, z całą swoją rodziną i pan Stanisławski zebrał w Macewy i będzie rekonstruować cmentarz. To jest bardzo ważne, już się zaczęła ta renowacja cmentarza i co jest ważne, że on też otrzymał nagrodę
rodzina Krystyny kupiła działkę, jakiś park i nazwała go Parkiem Stanisławskiego. I teraz nie wie, czy do deklaracji powinien wnieść to, że jest władcą parku w Jerozolimie. Właścicielem parku w Jerozolimie. Dziękuję. Panowi Piotrowi, panu Piotrowi. Ja z czym się zgadzam, z czymś nie zgadzam, ale ja wspominałem o tym, jak byłem małym i ta historia, którą zbieraliście, chodziliście po ludziach, zawsze po mszy w cerkwi, przychodzili do nas ludzie i 4, 5, 6 osób przychodzili i opowiadali. Taka była tradycja. I żadnego razu nie było to powtarzane. Każda niedziela inna historia i zwykła historia Obertyna jest tak rozmaita. Polacy, Ukraińcy, Żydzi. Oczywiście, że były pewne sprzeczne momenty, ale zawsze mieszkańcy odnajdowały wzajemne rozumienie. Tutaj mamy trzy dziewczyny z Obertyna, a właśnie Maryna jest córką tej pierwszej imigrantki. Jej mama była nauczycielką języka francuskiego, jedna z pierwszych, która znała język francuski, pojechała do Francji i mają wymieszaną rodzinę. Ona jest Ukrainką, mąż Polakiem i bardzo dużo jest takich rodzin. Oczywiście, że ta historia nie jest zbadana, przeanalizowana. Ja na przykład bardzo często zwracam się do pana Olega, ja mówię, zawsze nie ma czasu. Ja mam takie chęci pomóc w zbadaniu tej historii. Jak znaleźć, żeby ta analiza, to badanie było uzasadnione naukowo. Bardzo dużo z tych osób, z którymi rozmawialiście, już zmarły. A to jest cały płast naszej historii. Nie ma już domów, nie ma już ludzi. W roku 1944 stał front. Na 4 miesiące wszystkie osoby zostały wysiedlone. A Żukow był, tak. Żukow był, ludzie wskazywali, w którym domu on nocował. Znamy to, jak nasi rodzice opowiadali. Zapraszamy do zapoznania się z książką. I my zaprosimy was oznajomić się z książką. Proszę przedstawić. Wojciech Kucharski. Nie działa. Wojciech Kucharski, jestem historykiem z Wrocławia. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, jak zacząłem czytać tą książkę, to miałem wrażenie, że udało się panom zrobić coś, co się historykom od 40 lat nie udało. To znaczy zrobić coś, co zrobił Carlo Ginzburg i Emmanuel Leroy w swoich pracach dotyczących mikrohistorii. To znaczy, że ta praca wpisuje się w obszar mikrohistorii. We wstępie to hasło pada, choć moim zdaniem nie jakoś mocno deklaratywnie i nie jest dla mnie jasne, jak pracując nad tą książką odnosiliście się do tej koncepcji w historiografii, ale w sumie jak czytam tą książkę, a jak się przysłuchuję tej dyskusji, to zaczynam nabierać wątpliwości, czy to się udało. To znaczy, to jest pytanie właśnie, czy według panów odkryliście świat mieszkańców Obertyna, czy jedynie poznaliście pamięć o tym świecie? Jaka jest deklaratywnie wasza intencja? Czy my badamy pamięć o tym świecie, czy my jednak poznajemy ten świat? Czy my, czytając tą książkę, przenosimy się w czasie do lat 20., 30. i 40., czy nie? A druga kwestia jest taka też metodologiczna, to znaczy wiemy, że dla Piotra Zubowskiego to jest historia osobista,
No i czy tu nie pojawia się problem albo i szansa dla badacza, kiedy on przybywa do świata tubylców, a tak naprawdę jest tubylcem? Czy to nie jest dla ciebie ograniczenie albo właśnie szansa? Bo jak ktoś nie jest tubylcem, to nie poznałby pewnych historii, które tubylcowi się opowie. Ale z drugiej strony, czy jesteś w stanie nabrać dystansu badawczego i opisać tą rzeczywistość z szkiełkiem i okiem, jak badacz powinien zrobić? Jest to pewien dylemat na pewno. Dla nas też po napisaniu książki jakby przychodzi pewna refleksja, na ile udało się dotrzeć do tego, jak ten świat rzeczywiście wyglądał, a jak ten świat został zapamiętany i na ile jedna i druga, na ile te dwa światy się ze sobą zbliżają i na jak dużą część mają wspólną. Wydaje mi się, że na pewno udało nam się zrobić coś, co nie udało się zrobić Bohdanowi Słabemu, który jest autorem monografii Obertyna, który napisał książkę nawet nie historyczną, a bardziej krajoznawczą, który potraktował, wydaje mi się, dość po macoszemu tę społeczność, a może bardziej zależało mu na opisaniu społecznej, bardziej zależało mu na opisaniu faktów historycznych, bardziej oparł się na dokumentach, bardziej oparł się na wydarzeniach z historii tej miejscowości, ale mając na uwadze przede wszystkim społeczność ukraińską. Tutaj wydaje mi się, to co nam się udało, to odkryliśmy społeczność polską i społeczność żydowską, jakby i udało nam się postawić mocny wykrzyknik, że rzeczywiście taka ta społeczność była kiedyś i ona w pewnej mierze do tej pory taka jest. To znaczy osób pochodzenia żydowskiego już tam nie ma, ale osoby, które w jakiś sposób identyfikują się z polskością, choć w dużej mierze języka polskiego nie znają, to jednak do tej pory są. Wydaje mi się, że to jest, ja jakby nie jestem w stanie się odnieść jednoznacznie, czy to jest książka z gatunku mikrohistorii, czy to jest książka o pamięci. Powiedziałbym, że to jest książka, która dotyka tych dwóch obszarów. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko bliższa jest mikrohistorii, bo pokazaliśmy tutaj nie tylko pamięć, tak jak wspomniałem przed chwilą, to są nie tylko relacje, w których osoby często, jakby w tych rozmowach, które staraliśmy się ukazać, one się ze sobą sprzeczają, jakby pokazują różne interpretacje różnych wydarzeń, no ale jest jakby rzetelne opracowanie historyczne do tego, zbudowane w oparciu o archiwa polskie, ukraińskie, o archiwum w Yad Vashem, o inne archiwa, które jakby rzeczywiście może pokazać, że wydaje mi się, że bliższe jest tutaj właśnie ten bliższa ta książka jest mikrohistorii niż jest ta książka o pamięci. I no, pytanie tutaj do czytelników, czy będą mieli podobne zdanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ja nie napisałem tej książki sam, nie zbierałem materiałów źródłowych sam. Miałem kontakt z członkami własnej rodziny. Na tyle, na ile byłem w stanie, starałem się z jednej strony szukać w tym szans, tak jak pan powiedział, ale jakby dzięki temu, że miałem w zespole badawczym i Serhija, i jakby cały zespół badawczy, z którym konsultowałem zarówno to nagranie, jak i opracowanie, jak i wybór fragmentów, często też sprzeczaliśmy się ze sobą, bo mieliśmy różne postrzeganie na to, jak coś opisać, jak zinterpretować, co dla historyka jest bardzo dużą bolączką, jakich słów użyć, żeby też pokazać zarówno perspektywę polską, jak i perspektywę ukraińską. Jakby mając z tyłu głowy, że są tematy, o czym państwo dobrze wiecie, które jakby są bardzo drażliwe w naszej historii, ale wydaje mi się, że jakby skorzystałem z szans, a
zagrożeń, wydaje mi się, udało mi się skutecznie uniknąć. Tak bym to podsumował. Dziękuję, Piotrze. My już 2 godziny pracujemy. Ostatnie słowo daję Marianu Mudrym. Już 2 godziny pracujemy i Marian Mudry zapraszam. Mam krótkie pytanie metodologiczne. Dzisiaj słyszymy o tym, o czym opowiadają. A ja mam pytanie takie, o czym milczą respondenci? Czy próbowaliście wyłapać to, o czym milczą mieszkańcy? Dziękuję. A bardzo, bardzo fajne pytanie. Milczą o tym, co ich boli. Każda rodzina ma swoją prywatną historię, która nie jest przyjemna dla przedstawiania nam i starają się obejść to. Najbardziej traumatycznych historiach, chociaż to przed czym gdzieś tam w jakiś sposób nas przestrzegano, to gdzieś tam do czego się odwołuje, no to to są jakby te kwestie dotyczące napadów ukraińskiej powstańczej armii na Polaków, to gdzieś, gdzie jakby w tych wspomnieniach polskich jakby w dużej mierze występuje. Zastanawialiśmy się, jak będzie w wypadku tego tematu w rozmowach z Obertyniakami właśnie w samym Obertynie, jakby zarówno w tym kontekście, jak i w kontekście Holokaustu i pewnego zaangażowania i Polaków, i Ukraińców w Holokaust, jak to wyglądało. I tutaj, o ile w wypadku relacji polsko-ukraińskich wydawało nam się, że będą jakieś problemy, będą jakieś bariery, to jakby dowiedzieliśmy się dość dużo od samych mieszkańców obecnego Obertyna, ale inaczej było w wypadku Holokaustu. Bardziej pojawiają się wątki dotyczące tego, kto ukrywał Żydów, kto pomagał Żydom, ale a w wypadku, kto strzelał do Żydów, to jakby takich wątków właśnie jest mało. One gdzieś się pojawiają, ale pojawiają się gdzieś bardzo na marginesie i to też jakby zależy od tego, jaką relację badacz zbuduje ze świadkiem historii. Na ile uda się stworzyć intymną sytuację, w której ktoś będzie nam chciał o tym opowiedzieć. Zdarzało się, że jakby osoby dzieliły się z nami takimi informacjami również, tylko jakby no to jest właśnie kwestia tego, o czym ktoś chce mówić, a jakby te osoby dużo mówiły. Nie było takich pytań, na które by nie odpowiedziały. Ale być może pewne wątki w ramach tych pytań, w ramach tych kwestii, na które odpowiedziały, zostały przemilczane. No i niestety nie udało nam się do tego dotrzeć. Skelety zawsze je. Tylko chcę dodać, że były takie przypadki, że ludzie w ogóle rezygnowały z kontaktu, z rozmawiać. Mieliśmy kontakt z przedstawicielem ukraińskiej armii halickiej, ale on po prostu bał się. Przepraszam, to był nie członek armii UPA, on nie chciał z nami rozmawiać i on może też oczekiwał, że będą jakieś niezręczne pytania i jeżeli już minęło 50 lat, nie każdy jest gotów mówić o tych trudnych relacjach. Ja już dawno żył u Lwowie, także... Ja mam krótkie pytanie. Może nie całkiem jest związane z tą książką. Czy nie było przypomnień, takich historii związanych z osób, które wyjechały z Obertyna z działalnością Polskiej Solidarności z okresu lat 80. 82. Relacje, które nagrywamy z osobami, które urodziły się przed II wojną światową, jakby te wątki współczesne tutaj w tym wypadku lata 80. są jakby bardzo rzadko poruszane. Więc nawet jeżeli te osoby miały jakiś związek z tymi jakby wydarzeniami,
to raczej nie są to rzeczy, na które one zwracają uwagę w swoich relacjach. No, teraz tak jakby staram się odnaleźć jakiś wątek dotyczący takiej współczesnej historii i one raczej obecne nie są. Jakby te osoby urodzone przed wojną skupiają się głównie na latach swojego dzieciństwa, na latach II wojny światowej, którą dobrze pamiętają, na pewnych okresach po II wojnie światowej, powiedzmy na pierwszym dziesięcioleciu, a potem ta historia się gwałtownie spłaszcza i wspominają powiedzmy na końcu o swoich wnukach, o swoich prawnukach, o tym, czym oni się zajmują, ale tutaj te wątki współczesne akurat w tych wywiadach, które nagraliśmy, się nie pojawiły. To jest własna historia ludzi, jakie narodzili w czasie, jak raz 40-tych, 42-tych. A malymi dziećmi wyjechali do Polski. Maleńkie pytanie jeszcze. No akurat w tej chwili nie potrafię to mówić. Nie było też. Nie było tak. Proszę, profesor. Maleńkie pytanie do historyki. Литви ніколи історик краєзнавець. Зараз записую спогади свого. Teraz ja notuję takie wspomnienia swojego teścia, który ma ponad 90 lat. Stawiam mu bardzo proste pytanie. Jeliście macę? Tak. Zapraszaliście do chaty? Tak. Chodziliście do polskiego kościoła Ukraińcy? Tak. Wstąpiliśmy. Czy Polacy chodzili na Jordan, na Święto Trzech Króli? Tak, przychodzili. Otóż relacje stosunków międzynarodowych, czy to był to charakter multikulturalny, czy multikulturalny? Współżycie czy multikulturalność, to znaczy równolegle życie. To znaczy coś środkowe było, pośrodku. Jak to jest, taki zimny pokój, czy... Ja думаю, що ще приятельські стосунки, тобто якогось тутай конфліктів не було. Зрештою, якби тутай то знали теж з бадай доктора Павлюшина, але якби то була така społeczność, która w roku 44-45, kiedy doszło do wyjazdu i osoby miały zadeklarować się co do tego, czy opowiadają się za polskością, czy za ukraińskością, to miała naprawdę duży problem, więc jakby wydaje mi się, że jakby te związki pomiędzy Polakami i Ukraińcami, zresztą to bardzo dobrze widać w tych relacjach, pokazują, że jakby, że nie było większej różnicy, może nie, że nie było większej różnicy, ale że nie był to problem, że ktoś miał pójść do kościoła, czy ktoś miał pójść do cerkwi. Te osoby, które nagrywaliśmy z mieszanych polsko-ukraińskich rodzin, świętowały dwa razy. Świętowały w grudniu i świętowały w styczniu. Są bardzo ciekawe relacje, fragmenty relacji dotyczące tego, jak świętowano Jordan. I kiedy rzeczywiście mamy w Obertynie rzekę, no co prawda ona nie jest zbyt duża, ale zawsze świętowano Jordan wspólnie i szła procesja z cerkwi, z kościoła i razem święcili wodę właśnie na Czerniawie, która płynie przez Obertyn. Więc jakby jest to, jak w wypadku okresu międzywojennego, rzeczywiście taka społeczność wieloetniczna i taka multikulturalna rzeczywiście, jakby trudno jednoznacznie... Multikulturna, a nie multikulturalna. No tak, multikulturna. Mm-hmm. Z tym się zgodzę. Trudno ją tak jednoznacznie, jeżeli chcielibyśmy ich podzielić na grekokatolików, na rzymokatolików, na Polaków, Ukraińców, jakby wydaje mi się, że w kontekście II Rzeczpospolitej nie da się tego zrobić. To pokazują też te dane statystyczne, które przywoływaliśmy. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Jeszcze pytanie zostaje. Co dalej? Co dalej? Ostatnie pytanie. Є архів, будь ласка. Але в Обертин. Ні, плани. Є якісь. Які плани? В контексті роботи вашого центру. Чи є якісь цікаві проекти? Чи в контексті праці вашого центру є інтересуючі плани на... Розумію, що є то питання, зв'язане з Обертином і з книжкою. Ні, не тільки до центру.
Завтра в бібліотеці Стефаника директор центру Марик Мутур буде мати. Jutro w bibliotece Stefanika będzie dyrektor centrum i on opowie może bardziej szczegółowo o tych relacjach, o tych planach. Centrum grupą w Lwowie. Dzisiaj zresztą bardzo dziękuję za to. Nie powiedziałem o tym na początku. Bardzo dziękuję dyrekcji Centrum Historii Miejskiej. Bardzo dziękuję Marianie Mazurek za to, że przygotowała to spotkanie i panu doktorowi za to, że je poprowadził. Jutro zapraszam serdecznie na godzinę 17 do Biblioteki imienia Stefanyka, w której odbędzie się wykład dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, doktora Marka Mutora, na temat początków powojennego Wrocławia i będziemy pewnie szukać tych początków właśnie w Lwowie, a w kolejnym dniu odbędzie się spotkanie ze studentami historii z Uniwersytetu, również właśnie w podobnej tematyce i prezentujemy w Lwowie również wystawę angielskojęzyczną Wrocław przełamuje żelazną kurtynę. Ona będzie pokazywana w Bibliotece Stefanyka właśnie. No i zobaczymy, mamy współpracę, która trwa od jakiegoś czasu z Muzeum Historycznym Miasta Lwowa i mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie owoce również w przyszłości. Dobrze, dziękuję wam. Mamy cierpienie 2 godziny bути на презентації. Дуже дякую.